OK, cześć wszystkim. Tutaj Julian, MaxData. Dzisiaj mamy 14 września i jak zwykle dzisiaj omówimy sytuację na rynku kryptowalut, sytuację on-chain, również newsy. Bardzo ciekawe wiadomości. Natomiast jak zwykle pamiętajmy, że nic, co tutaj usłyszycie, to nie jest porada inwestycyjna. Także zaczynamy. Słuchajcie, nasze narzędzia. Tutaj mamy kanał 1.2, i od no, kilku dni. Za dużo w zasadzie nie pokazują, bo w, zas w zasadzie za dużo tutaj się nie dzieje, jeżeli chodzi o samą rezerwę bitcoina, jak i rezerwę stablecoinów. Tutaj lampki się palą przeważnie albo na pomarańczowo, co jest delikatnym sygnałem ostrzegawczym na potencjalnie niewielkie spadki cen, lub na żółto, co jest również delikatnym sygnałem ostrzegawczym na. Ewentualne wzrosty cen. Tutaj tymi RSI 0% się na razie nie przejmujcie z tego względu, że mieliśmy chwilowe po prostu błędy z API od naszego dostawcy, ale już w tym tygodniu też to poprawimy. Naprawimy to. I zwróćcie uwagę, że tak jak powiedziałem. Tutaj rezerwa bitcoina, rezerwa stablecoinów ostatnio nam za dużo, no nie mówi. Tutaj minus 5000 bitcoinów, wtedy cena była 45000, obecnie cena jest 45800. No teoretycznie tutaj to narzędzie. Nam pomogłoby zarobić, natomiast pamiętajcie, że narzędzia on-chain pomagają zarabiać w określonych przypadkach, ale nie we wszystkich. Tak jak każde narzędzie giełdowe, tak jak każde narzędzie do spekulacji na cenach, jest w stanie pomagać w określonych liczbach przypadków, ale nie we wszystkich i dodaliśmy tutaj do naszego bota Maximus Onchain Bot. Możecie go dodać do swojego Telegrama, jeżeli korzystacie z naszych narzędzi, jeżeli je opłacacie Maximus Onchain Bot. Dodajcie tego bota do swojego Telegrama i macie rezerwę Bitcoina, rezerwa Ethereum i rezerwa stablecoinów na giełdach Spot z ostatnich 6-12 godzin jednego dnia, i tak dalej. Ogólnie to się dosyć długo ładuje, im krótszy, im dłuższy okres. Natomiast zwróćcie uwagę, że możecie dzięki temu śledzić i na bieżąco też pomagać sobie. Podejmować dobre, trafne decyzje, kiedy na przykład wyjść z e, rynku, a kiedy w ten rynek na nowo wejść. Jeżeli tutaj się pojawiają nagłe wzrosty, to możliwe są nagłe, krótkie wahnięcia ceny o 1- o 2% w dół. No i przede wszystkim grupa kanał bezpłatny. Na którym jest już prawie tysiąc osób, na którym są update'y co 24 godziny, i właśnie te filmy tutaj też dodajemy. Także słuchajcie, to jest bardzo ważny kanał, ze względu właśnie na to, że tutaj są te filmy dodawane. I to też narzędzie jest w stanie nam bardzo dużo pomóc, jeżeli chodzi o zarabianie. Natomiast zwróćmy uwagę teraz, jak wygląda w ogóle sytuacja na rynku. Tutaj, KryptoKwan, tak konkretnie użytkownik Karakal, mówi o tym, że jest bardzo duży strach wśród. Detalistów na rynku, a co za tym idzie, jest to historycznie bardzo dobry moment na zakup. I potencjalne dalsze wzrosty. Więc jeżeli to by się miało spełnić, no to możemy tutaj spodziewać się dalszych wzrostów, dalszego rajdu w kierunku 50, 60 tysięcy i tak dalej. Ale przecież niektórzy jeszcze przewidują też w międzyczasie spadki. Niektórzy przewidują, że oczywiście wzrosty będą do poziomu 48 tysięcy dolarów. 49 tysięcy dolarów, ale następnie mogą się pojawić spadki albo do poziomu 41 tysięcy dolarów i odbicie do poziomu 49, albo wejście do poziomu 49 dolarów i, od, i, i odbicie, przepraszam, wejście do poziomu 49 tysięcy dolarów i odbicie do 41, albo jeszcze raz, do 41, 49 i jeszcze niżej zejście do poziomu 37 tysięcy dolarów, bo tutaj są największe. Wsparcia i każdy się zastanawia na ten moment: czy w tym momencie być w rynku, czy nie być w rynku, czy może kupić jeszcze taniej swoje kryptowaluty, ponieważ każdy tutaj widzi z nas. Okazję do jeszcze większego zarobku, i oczywiście tak to powinno by wyglądać. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim, że kryptowaluty, bitcoin i inne wartościowe kryptowaluty są to aktywa przede wszystkim długoterminowe. Im dłużej je trzymamy, tym jest większe prawdopodobieństwo zysku. Natomiast oczywiście tutaj zwróćcie uwagę, właśnie tak jak było na poprzednim wykresie. Mamy tutaj bardzo silne, bardzo silne wsparcie na poziomie 40, też 44 tysięcy dolarów, dosyć silne, dosyć duży wolumen 39 tysięcy dolarów, 38 tysięcy dolarów, zwróćcie uwagę 37 tysięcy dolarów. Tutaj bardzo duży opór na poziomie właśnie 48 tysięcy, 49 tysięcy dolarów, więc każdy się tutaj zastanawia, czy ta cena pójdzie jeszcze tutaj w górę i się odbije i spadnie, a może pójdzie, e, słuchajcie, od razu e, do góry, może od razu wystrzeli, ponieważ e, Bitcoin wiele razy nas zaskakiwał, i tutaj taka typowa analiza techniczna moim zdaniem nie ma e, tak dużego sensu. Jak na innych rynkach, które już są ustabilizowane, które już się zadomowiły wśród użytkowników, wśród inwestorów. Pamiętajmy o tym, że Bitcoin na ten moment nadal z Bitcoina korzysta realnie około 0,7% populacji światowej. A co za tym idzie? Tutaj ta siła zakupowa ludzi, którzy będą w ten rynek wchodzić jest nadal kosmicznie duża i tutaj shortowanie Bitcoina jest wielokrotnie bardzo 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 niebezpieczne ze względu na to, że właśnie jeszcze bardzo duży kapitał na ten rynek będzie napływać. Więc na ten moment jest bardzo duże prawdopodobieństwo również, że po prostu pójdziemy do góry. Natomiast oczywiście trzeba analizować dane, dane Fundamentalne i dane on-chain, które mogą nam pomóc przewidzieć potencjalne spadki, tak jak tutaj e, ci, którzy analizowali dane fundamentalne, którzy e, rozumieli, że tutaj ludzie grali bezpośrednio pod wydarzenie, pod wejście Bitcoina jako oficjalnej waluty w Salwadorze, to tutaj ci ludzie, którzy grali bezpośrednio pod to wydarzenie, zarobili, którzy tutaj się wyprzedali. I oczywiście cena później spadła z tego względu, że no przy tak ważnych wydarzeniach, to już mieliśmy okazję tego kilka razy doświadczyć, warto właśnie grać do takiego wydarzenia, ale tuż przed takim wydarzeniem z, ze swoich pozycji powychodzić. I tutaj te osoby, które wyszły z tych pozycji, no ewidentnie na tym zyskały, tak jak również osoby, które tutaj wyszły ze swoich pozycji, kiedy Coinbase miał swoje IPO. A też na onchainie nie było za dużo informacji na temat spadków, i tak jak tutaj nie było na on nie za dużo informacji na temat spadków, ale właśnie dane fundamentalne dałyby, dały nam poznać, że to jest ten moment na potencjalne spadki. I teraz zwróćcie uwagę, jeszcze raz, jesteśmy na takim etapie i pytanie jest, gdzie pójdziemy? No i tutaj trzeba analizować już newsy, sentyment i dane on-chain. No i teraz, co nam mówią dane on -chain? Przyjrzyjmy się tutaj temu krótkiemu. Okresowi ten krótki okres, zwróćcie uwagę, tutaj za dużo się nie działo, ale mieliśmy tutaj takie wybicie. I to wybicie było tuż po tym, jak, Mike, jak Michael Saylor. Na swoim Twitterze zakomunikował, że, e, że Grayscale dokupiło kolejną partię bitcoinów. Słuchajcie, ja do tej informacji za chwilę przejdę. Zwróćcie uwagę, że ta cena potem odreagowała i teraz znowu idzie już spokojnie i systematycznie do góry. To znaczy, że już tutaj ludzie się na nowo budzą i tak jak po sytuacji tutaj, gdy Elon Musk na nowo wypowiedział się o bitcoinie, tak y, sytuacja jest tutaj obecna, gdzie znowu bardzo duża. Osobowość w świecie kryptowalut mówi, można powiedzieć, publicznie, pozytywnie, na nowo o Bitcoinie. Michael Sellor, on cały czas oczywiście y, miał pozytywne do tego nastawienie, natomiast wypowiedział się znowu publicznie na ten temat, więc to znowu może być punkt zwrotny. Posłuchajcie, fundamenty, czyli informacje tutaj, tym rynkiem na razie bardzo mocno rządzą. I zwróćcie uwagę, tutaj nie mamy żadnych specjalnych napływów ani odpływów Bitcoinów czy Stablecoinów. Więc na razie tutaj nie ma specjalnych powodów do zmartwień. Podobnie jest jeżeli chodzi o górników, którzy w tym momencie ewidentnie akumulują swoje bitcoiny i nie śpieszy im się do ich sprzedawania, co historycznie również wiązało się z tym, że zbliżały się wzrosty, zwróćcie uwagę, jak tutaj akumulowali systematycznie swoje bitcoiny, akumulowali, akumulowali i te wzrosty po prostu były coraz większe, aż do momentu oczywiście pęknięcia tak zwanej baniki. I idziemy dalej, zwróćcie uwagę, ten trzeci największy portfel, portfel o którym mówimy już wielokrotnie. Tutaj przed tymi spadkami sprzedał swoje bitcoiny. Po spadkach tych dużych dokupił te bitcoiny. Można powiedzieć taką samą ilość, taką samą liczbę 1465, potem 218, potem 582, czyli dokupuje i już na tym zarobił kilkadziesiąt prawdopodobnie milionów, czyli kilka milionów dolarów na samej takiej jednej transakcji, co jest bardzo, bardzo. Dużo. Idziemy dalej, zwróćcie uwagę teraz, jeżeli chodzi o hodlerów, ludzi, którzy posiadają bitcoiny, ale ludzi, którzy posiadają bitcoiny powyżej 10 tysięcy, powyżej 1000 i powyżej 100 bitcoinów. Zwróćcie uwagę, jak te portfele poszczególne reagują na konkretne sytuacje na rynku. Jak zareagowali ci najwięksi hodlerzy, a mianowicie oni dokupili bardzo ogromną. Partie bitcoinów, tutaj się liczba tych portfeli bardzo, bardzo zwiększyła, i zwróćcie uwagę, oni za każdym razem, gdy ich liczba tych portfeli się zwiększała, to były bardzo dobre momenty, bardzo dobre momenty na zakupy. Zwróćcie uwagę tutaj, liczba tych portfeli się zwiększała, bardzo dobre momenty na zakupy, liczba tych portfeli się zwiększała, bardzo dobre momenty na zakupy, zawsze ich tych, liczba tych portfeli się tak diametralnie zwiększa po takich mocnych spadkach cen. Zwróćmy teraz uwagę, jak ci mniejsi, te mniejsze wieloryby zareagowały tutaj. Liczba tych portfeli się zmniejszyła. Eee, I teraz y, dlaczego tutaj liczba tych portfeli się zmniejszyła, tak? Można by sobie zadawać pytanie. Eee, podobnie jak dlaczego liczba tych portfeli powyżej 100 bitcoinów tak diametralnie się zmniejszyła? A zwróćmy uwagę, że oni do tej pory nie wychodzili najlepiej. Zwróćcie uwagę, y, już po spadkach cen, bardzo dużych spadkach cen liczba tych portfeli się zmniejsza, prawdopodobnie być może wyprzedają swoje bitcoiny i potem je odkupują, bo liczba tych portfeli ponownie się zwiększa już przy dużo wyższych cenach. I pytanie, czy oni tutaj statystycznie zarabiają, czy w związku z tym tracą. No, wychodzi na to, że ci mniejsi jednak tutaj są manipulowani przez tych większych i ci mniejsi. Tracą na tych transakcjach, co widać tutaj na y, tym wykresie, gdzie tutaj liczba się zmniejsza przy dużo niższych cenach, a zwiększa liczba tych portfeli przy dużo wyższych cenach. Oczywiście jest hype, to każdy chce kupować bitcoina, jak już jest najdroższy, jak już kosztuje y, powyżej swojego ATH. I tak samo, a zwróćcie uwagę, odwrotnie jest tutaj, tutaj, y, gdy ta cena spada, to oni dokupują. No, prawdopodobnie również dlatego, że zdają sobie sprawę po prostu z tego, że adopcja bitcoina jest długoterminowo nieunikniona, jeżeli chodzi o e, świat, i dlatego oni po prostu te bitcoiny systematycznie, systematycznie dokupują i na tym wychodzą dobrze. Do tej pory wychodzili na tym dobrze, również Adjusted SOPR też jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Do tej pory, gdy był na niskich poziomach, również były to dobre momenty na e, zakupy. Zwróćcie uwagę, zwróćmy uwagę dalej, jeżeli chodzi o cenę bitcoina na ten moment. Zobaczcie, cena, przepraszam, transakcji na bitcoinie na ten moment 2,5 dolara. To jest historycznie bardzo, bardzo mało. Zwróćcie uwagę, jak tutaj w momencie gdy był szczyt tej, szczyt tej obecnej Hossy naszej. Cena, cena transakcji dochodziła do 60 dolarów na samym Bitcoinie, bardzo, bardzo dużo. Zwróćcie uwagę, teraz Bitcoin kosztuje 4 48 tysięcy dolarów, tutaj też kosztowało w okolicach 48 tysięcy dolarów, zobaczcie jakie były ogromne transakcje, jak dużo było zainteresowania ludzi, jeżeli chodzi o bitcoina. Jak w tym momencie jest to małe zainteresowanie, ta cena rośnie poprzez to, że po prostu inwestorzy, którzy, którzy są skupieni na rynku, którzy znają się na rynku, oni kupują, oni skupują, oni nie potrzebują, nie potrzebują wykonywać tysiąca transakcji tygodniowo miesięcznie, oni po prostu akumulują swoje kryptowaluty, bo zdają sobie sprawę przed tym, co. Będzie, z tego co będzie. Zwróćcie uwagę również, jak mało tweetów jest w ciągu ostatnich dni, jeżeli chodzi o Bitcoina. I znowu, jeżeli chodzi o liczbę tweetów, bardzo często było to powiązane z preludium takich dynamicznych wzrostów. Te tweety, liczba tych tweetów spadała, potem były wzrosty. Najpierw była bardzo duża liczba tweetów, tak jak tutaj. Potem ta liczba tweetów no, dynamicznie spadała i pojawiały się. Dalsze wzrosty. Także, też jest to ciekawy indykator, właśnie ze względu na to, że w tym momencie jest bardzo małe zainteresowanie, jeżeli chodzi o bitcoina, wśród e, takich pojedynczych graczy. I również jest bardzo duży strach. Strach na poziomie 30, tutaj strach na poziomie 35. Historycznie opłaca się kupować właśnie w momentach strachu. Social sentiment na lunar crushy, na lunar crash jest wyjątkowo. Wysoki 64%. No i teraz przejdźmy do doniusów. Do mianowicie, yy, mianowicie Kevin O. Larry wypowiedział się na temat Ethereum, sieci Ethereum, a konkretnie prędkości sieci Ethereum i powiedział, że jest ona po prostu zbyt wolna. A co za tym idzie? jest prawdopodobnie jak masa innych chainów łańcuchów, które będą, które są dużo, dużo szybsze, w które dużo bardziej dużo warto inwestować w stosunku do sieci Ethereum. Co on mógł mieć na myśli? Mógł mieć na myśli na przykład, słuchajcie, Solanę, która w ostatnich dniach, gdy cały rynek spadł, no jednak tutaj zainteresowanie inwestorów było ogromne, Solana wzrosła, a Solana, przypomnijmy, że na ten moment jest z tego, co ja wiem, najszybszym łańcuchem, 50 tysięcy transakcji na sekundę jest w stanie wykonywać. W teorii. A zatem e, tutaj zwróćcie uwagę, jak może ten kapitał przepływać w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, ponieważ Solana ma tutaj ewidentnie bardzo wysoką użyteczność w porównaniu w stosunku do e, innych e, łańcuchów, innych blockchainów. Jednak pamiętajmy o chwilowej cenie Solany, która na ten moment nadal wydaje się przewartościowana. E, idąc dalej, Gate.io jest to jedna z największych giełd. Otwiera fundusz na poziomie 100 milionów dolarów, aby zainwestować w projekty na wczesnym etapie ich wzrostu i w co oni będą inwestować. Oni będą przede wszystkim inwestować, jak tutaj się wypowiadają, w zdecentralizowane finanse, ekosystemy i aplikacje. A zatem, jeżeli tutaj historia się powtórzy i będzie sytuacja podobna jak z Coinbase'em, jak z Binance'em gdzie te giełdy również otwierały swoje fundusze, inwestując w inne projekty, mniejsze projekty, to jeżeli sytuacja tutaj się powtórzy i Gate.io również ogłosi, w co inwestuje, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te projekty będą wystrzeliwać w bardzo krótkim czasie. Także warto tutaj śledzić, w co Gate.io będzie inwestowało, w co Gate.io zamierza inwestować. Idąc dalej, zwróćcie uwagę, wracamy do Salwadoru. Słuchajcie, Salwador, a konkretnie prezydent Bukele, mówią już o tym, że w Salwadorze nie będzie podatku od dla firm, które operują w Bitcoinie, które mają czerpią zyski z Bitcoina i które przechowują swoje wartości w Bitcoinie. Zarówno nie będzie zysku od przechowywania wartości w Bitcoinie, jak również od zysków w Bitcoinie, więc jest to bardzo dobra informacja. Oni oczywiście otwarcie również mówią, że robią to po to, aby zachęcić zagranicznych inwestorów, aby przyciągnąć ich do ich kraju. No i moi, moim zdaniem jest to świetny ruch. Tutaj ludzie z całego świata już usłyszeli, w ogóle usłyszeli o, o takim kraju jak Salwador. Dzięki temu hypowi, który jest od wielu, wielu miesięcy, a również od wielu lat na Bitcoinie, ludzie usłyszą o Salwadorze i również Salwador na tym będzie miał szansę się wzbogacić. I wracamy teraz do Michaela Saylora, który właśnie tutaj ogłosił 23 godziny temu, że MicroStrategy zainwestowało w dodatkowe 5 tysięcy ponad bitcoinów za sumę 242 milionów dolarów, a kupili te bitcoiny po cenie średniej, uwaga, 48 tysięcy dolarów. I on taką informację wypuścił 23 godziny temu. jak kliknąłem tutaj w ten link, w to zestawienie. I jest oczywiście zestawienie z 13, z 13 września, natomiast kiedy oni te bitcoiny rzeczywiście kupili? On, on, to, on, on to zestawienie on te informacje wypuścił dopiero teraz. Natomiast oni tych bitcoinów, oni te bitcoiny kupili wcześniej. Oni te bitcoiny kupili, zobaczcie, w tym momencie yy, około 2-3 sier... yy, września. A zatem pytanie jest, dlaczego Michael. Michael Sailor wypuszcza taką informację teraz, dopiero w tym momencie. Oczywiście, yy, z tego względu, że tutaj to zestawienie jest teraz przygotowane. Natomiast ta informacja również może i już zaczęła pchać cenę bitcoina do góry. I teraz yy, wracając do wykresu bitcoina z yy, początku naszej rozmowy, jeżeli tutaj yy, Mikey, Michael, Michael Sailor wypuszcza taką informację, robi to również w jakimś Celu, a mianowicie to może być cel taki, aby tutaj jednak nie było tego załamania, tylko było bezpośrednie parcie już ku górze ceny. I zwróćcie uwagę, że to nie byłoby wcale takie mm, głupie, z tego względu, że na ten moment, jak myśli większość rynku, większość rynku właśnie uważa, że tutaj będzie odbicie od poziomu 49 tysięcy dolarów i zejście niżej, tak myśli cała większość rynku, ale w rynku chodzi o to, żeby yy, być mądrzejszym od większości rynku, żeby... Pomyśleć trochę do przodu. No jeżeli sobie pomyślimy do przodu, to tak naprawdę, yy, jaką różnicę nam zrobi długoterminowo, czy kupimy Bitcoina za 42 tysiące dolarów, 37 tysięcy dolarów, czy 40 nawet 4-6 tysięcy dolarów wy Zakładając, że w przyszłości w ciągu najbliższej dekady, w ciągu najbliższych lat, Bitcoin może kosztować milion, 10 milionów dolarów, 100 milionów dolarów albo i więcej według Fidelity, to zakładając, że może osiągać takie poziomy, to jaką realną różnicę nam robi to, czy Bitcoina kupujemy po cenie 41 czy 48 tysięcy dolarów no, długoterminowo, niewielką, a zatem tutaj Mówiąc o tym, że trzeba być mądrzejszym od rynku, no to trzeba po prostu obserwować ten rynek i analizować go, podchodzić do niego długoterminowo. Słuchajcie, długoterminowo. Bitcoin jest jedynym takim aktywem na dzień dzisiejszy. Które widzimy i my już to czujemy, jak, jak ogromne zmiany wprowadzi w codziennym naszym życiu w kategorii najbliższych 10 lat. Niektórzy inwestorzy z nas już to czują i rozumieją, że to po prostu jest no, prawdopodobnie nieuniknione, aby tutaj aby tutaj rozwój, właśnie rynku kryptowalut został zastopowany i zatrzymany. No, i jednocześnie też rozwój bitcoina, który na ten moment jest najbardziej zdecentralizowaną walutą, aktywem świata. Słuchajcie, najbardziej zdecentralizowanym aktywem świata jest bitcoin na ten moment. Jest zdecentralizowany, jest oparty o 8-9 tysięcy węzłów, z tego co pamiętam. I zwróćcie uwagę na ten moment, ile jest realnych użytkowników kryptowalut, konkretnie bitcoina, realnych użytkowników użytkowników portfeli jest około 200 milionów. Aktywnych portfeli jest około 100 milionów, ale użytkowników traderów giełdowych jest około 53 milionów, a dziennych Dziennych transakcji na Bitcoinie jest około 400 tysięcy. To jeżeli weźmiemy tę liczbę, 53 miliony tych aktywnych użytkowników, traderów, faktycznych użytkowników kryptowalut, 53 miliony, słuchajcie, to jest tylko 53 miliony w kategorii prawie 8 miliardów ludzi na całym świecie. Jeżeli podzielimy te 53 miliony przez te 8 miliardów ludzi na całym świecie, to wychodzi nam 6 promili. Przepraszam, tak, to, to jest 6 promili, to nawet nie jest 1%, słuchajcie. To jest mniej niż 1% użytkowników kryptowalut na całym świecie. A co za tym idzie, jeżeli przeanalizujemy ten wykres? Wykres adopcji danej technologii i zwrócimy uwagę, jak ta adopcja wzrasta w miarę upływu czasu. To my nadal jesteśmy na etapie wczesnej innowacji, wczesnej innowacji, gdzie tutaj jeszcze ta y, bańka y, y, oczekiwań, jeszcze ona nawet y, prawdopodobnie nie jest w połowie, może jest tutaj w jednej trzeciej, może w jednej czwartej ta bańka oczekiwań, i dopiero tutaj to wszystko się zacznie rozwijać. Zwróćcie uwagę, jak Bitcoin osiągnie poziom adopcji 2%, 3%, 10% wtedy będziemy dopiero na, na tym poziomie. Jak osiągnie poziom adopcji 30%, będziemy dopiero na tym poziomie, słuchajcie. Więc nadal rynek kryptowalut jest bardzo, bardzo niedowartościowany i my, którzy teraz to y, czytamy, oglądamy te wszystkie newsy, słuchajcie, jesteśmy teraz w bardzo, bardzo dobrym momencie, żeby zabezpieczyć siebie i naszą rodzinę na pokolenia, na pokolenia, jeżeli dobrze do tego podejdziemy, jeżeli dobrze do tego podejdziemy. I... Oczywiście, tutaj wracam do raportu Fidelity, który już pokazywałem poprzednio na 2035 rok. Oni przewidzieli bitcoina za 100 milionów dolarów. Myślę, że to jest jak najbardziej w zasięgu ręki i oczywiście przekonamy się za 10 lat, za 15 lat, jak będzie rzeczywiście, ale fakt jest taki, że na ten moment bitcoin jest. Dużo efektywniejsze chociażby od Western Union, dlatego yy, dlatego, yy, dlatego Salwador właśnie zdecydował się na adopcję, pełną adopcję Bitcoina. Bitcoin jest zdecentralizowany, nie potrzeba osób trzecich, nie potrzeba yy, osób, które zatwierdzają, instytucji, które zatwierdzają. Wystarczy mieć swój portfel i portfel osoby, która Bitcoina yy, otrzymuje, przelewamy i, i gotowe. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rynek. To by było na tyle, oczywiście zapraszam do korzystania z narzędzi, zapraszam do dołączenia do bezpłatnego kanału 4.1 Onchain Data, w opisie jest link, aby śledzić na bieżąco dane onchain i tutaj dane fundamentalne, które również wstawiamy tutaj w filmach. Zapraszam do korzystania ze wszystkich narzędzi, z pełnych wersji, które na ten moment są na telegramie i co? Niech hosta będzie z nami.